pod koniec lutego dowiedziałem się, że ma być przewodniczącym naszej delegacji na uroczystości 70-lecia zbrodni katyńskiej tam w Katyniu. Naszej organizacji, czyli Stowarzyszenia Katolicy Katolickiego Zawisza Federacji Scoutingu Europejskiego, zwanych popularnie Scoutów Europy. Sam jestem przewodniczącym Rady Naczelnej, dlatego ja zostałem szefem delegacji. Okazało się też, że mamy bardzo mało, żeby skompletować tę delegację i dostałem pozwolenie, żeby samemu to zrobić. Stąd zaproponowałem to Chówcowi Garwolińsko-Pilawskiemu FSS, z którego się wywodzę, żeby delegacja składała się właśnie z harcerzy tego chówca. Szybko to uzgodniłem z Chówcowym i było prócz mnie jeszcze 5 chłopaków wydeglowanych. Wszyscy mieli czas, żeby się 3 godziny zastanowić na to, czy jadą, bo chodziło wtedy o czas i każdy na hasło to, że jedziemy do Katynia na 70. rocznicę, kiedy będzie pan prezydent, to jakby wszystkich mobilizowało, że chłopaki, którzy w tym roku mają maturę, w ciągu 15 minut wyrażali zgodę. I od tej pory było takie wielkie podniecenie wśród harcerzy garwolińsko-pilawskich, że część z nas właśnie pojedzie tam do Katynia, że będzie pan prezydent, ale to, że miejsce, to oddamy hołd. Tylko że od początku wiedzieliśmy, że jedziemy tam na wielkie uroczystości, ale uroczystości upamiętniające mord sprzed 70 lat. Czytaliśmy o tamtym mordzie, chłopaki interesowali się samą ziemią smoleńską. I to było takie przygotowanie się do tego wyjazdu. Wyjazd był 9 kwietnia z Dworca Zachodniego. Normalnie zakwaterowanie w pociągu. Część z nas w wagonie 13, ostatni przedział, gdzie kończyły się wagony rodzin katyńskich, a 3 z nas w wagonie 14, gdzie był wagon dziennikarski. I spokojnie jedziemy o czystości przez całą Białoruś, docieramy do Smoleńska o 4 naszego czasu rosyjskiego, o 6 rano. Robimy to, co mieliśmy do swojej zadania, czyli wypakowujemy siedzenia, inne takie rzeczy, ponieważ jesteśmy też w ramach organizacji tego wyjazdu, bo harcerze razem z żołnierzami obsługują ten wyjazd. Wypakujemy właśnie te łóżka. Potem chłopaki idą sobie na śniadanie, odpocząć, a ja jedę sobie pozwiedzać Smoleńsk. I gdy patrzę teraz na zdjęcia, widzę, że wtedy było słonecznie. O 6.30 było w Smoleńsku bardzo słonecznie. Pytam się rosyjskiego wartownika, milicjanta, ile stopni będzie dzisiaj w Smoleńsku. On mówi, że 13, będzie słońce. Jest to tyle ważne, że ustalaliśmy potem, jak się ubierzemy do Katynia. I koło 8 naszego, przed 8 naszego czasu jest przygotowanie do wyjazdu do Katynia autobusami, tam jest 25 km. I wtedy, gdy wychodzimy z pociągu, nad Smoleńsk nadpłynęła taka dziwna, ciężka mgła. Słońca już nie ma, zrobiło się bardzo zimno. No ale już postanowiliśmy, że tak, że już idziemy bez kurtek, tylko bierzemy swetry i takie swetry tylko. I jedziemy na miejsce zbrodni Katynia. Tam przechodzimy bramki, ponieważ wysokiej rangi jest wizyta prezydenta polskiego i jakiegoś tam przedstawiciela Federacji Rosyjskiej. Bramki ochroniarskie. Gdzieś jest 8.45, a 9 może gdzieś w okolicach tej, ale bardzo powiem tak, że tutaj taka informacja, że dość jakby wcześnie, na zasadzie, że i jeden z harcerzy, nie z naszej organizacji, z innej, usłyszał, jak dwóch Rosjan ochroniarzy powiedział, że samolot spadł. On przekazuje tą informację nam. Ale no, my mówimy, no jaki samolot, no gdzie? On mówi, że no skoro to wiesz, mówi, Rusy między sobą mówili, ci ochroniarze. Oni mają bezpośrednie źródło z centrali swojej pewno. No ale my nie wierzymy, jaki samolot, coś. Idziemy na spokojnie na herbatę do przygotowaną przez Rosjan, tam przed wejściem na cmentarz, żeby się rozgrzać, bo jest bardzo zimno, nie ma słońca. Potem wchodzimy na cmentarz katyński, bardzo
nie spiesząc się obchodzimy miejsca kaźni przed 70 lat, czyli te groby, gdzie był mord dokonywany. Ja patrzę się na te drzewa, jak są pokazane sceny w filmie Wajdy, te sosny i te brzozy, które tam są, i one tam są. Dochodzimy do tabliczek oficerów wymienionych, którzy zostali tam pomordowani. Widzę, jak rodziny katyńskie idą do konkretnych tabliczek, przykładają zdjęcia, próbują włożyć kwiaty, zapalają znicze. I u mnie tam nikt z mojej rodziny nie zginął, więc znajduję nazwisko podobne do mojego. I sobie na nie patrzę. Nucę sobie melodię Katyń Jacka Kaczmarskiego. I tak się napawam tym miejscem, niesamowitym sytuacją, która mi tu dane. I dochodzimy do głównego placu Celebry, tam gdzie jest teraz pomnik katyński, dzwon katyński, gdzie są oni pochowani po ekshumacji żołnierze 40 roku. I już słyszę taki szum, że coś się dzieje, że samolot spadł, coś tam słyszę. Udałem się w stronę dziennikarzy, bo wiadomo, że oni mają źródło. I tam widzę pana Jana Paszpiewskiego i innych dziennikarzy, że jest szum, że padł samolot i trzeba wysłać kogo i kto jedzie, ustalają kto, gdzie się wybiera, jak, z kim coś. I momentalnie 2/3 dziennikarzy biegnie w stronę bramy cmentarnej, gdzie, żeby jak najszybciej dostać się na miejsce katastrofy. No, wiemy już, że coś się stało, a trzeba powiedzieć, że ja ten swój telefon zostawiłem w Katyniu. Przepraszam, zostawiłem z pociągu, bo stwierdziłem, że do czego będzie mi potrzebny. Wchodzimy na miejsce Celebry i tam zaczyna być mnóstwo telefonów. Dochodzimy do sektora parlamentarzystów, a tam zaczyna być płacz. Widzę posła Górskiego, widzę Mularczyka, widzę poseł Kempę, Szczepińską, jak płaczą, jak siadają, prezydent, słychać słowa, pani prezydentowa, nagle Grzesiek, Przemek, Krzysztof, Grażyna, padają imiona kolegów, a nie dla nas posłów, siadają, płacz, jak to możliwe, telefonów mnóstwo. Jeden poseł upada, potem się dowiaduje, że miał lecieć tym samolotem. Dlatego jeden ksiądz, po prostu widząc sytuację i roznoszące się, po prostu nagle zaczyna odmawiać wieczny odpoczynek, koronkę, uspokaja się to wszystko. Widzę kartki posłów Gęsickiej, Gosiewskiego, Karpiniuka, którzy mieli zająć miejsca. Posłowie szybko postanawiają w tych miejscach położyć chorągiewki, gdzie mieli siedzieć posłowie, położyli wieniec, gdzie miał siedzieć prezydent i rozpoczyna się msza, która kazanie mówi miejscowy ojciec franciszkanin proboszcz parafii Smoleńskiej i mówi właśnie, to nie tak miało być, te miejsca miały być zajęte, wzywa nas, żebyśmy przestali się kłócić, żebyśmy się zjednoczyli i modlimy się. Bardzo szybko się wszystko kończy na cmentarzu, nie ma oficjalnego składania wieńców, nie ma salwy honorowej, bardzo szybko mamy wrócić do pociągów, my w szybkim tempie składamy wieniec, zapalamy znicze, wracamy do pociągu i tam są rozmowy, po prostu się toczą, co się stało, jak to do tego doszło. Dlaczego, jak ty ma wymiar, drugi Gibraltar, dlaczego to Polaków to spotkało? I to tak jakby do końca jest niezrozumiałe do dziś to, co się tam wydarzyło. I chyba to zostaniesz do końca życia naszego. Chłopaki mówią wyraźnie, to jest wydarzenie, które nasze dzieci się będą uczyły w podręcznikach. Tak to.